tu jest ten czas, to miejsce, żeby usiąść i porozmawiać na tematy ważne, rozwojowe i zobaczyć, skąd może być finansowanie, w jaki sposób można to zrobić. Taki kongres na pewno zrzesza i samorządowców, i przedsiębiorców, i pomysłodawców. Ważne, żeby się Podkarpacie rozwijało, a po to, żeby się rozwijało, to potrzeba również i rozmów na tematy gospodarcze, mówienia na temat wizji tego, co chcemy robić. Na pewno trzeba popatrzeć na nowe technologie i na to, w jaki sposób one wpływają na funkcjonowanie rynku rozwoju regionalnego i przedsiębiorców. Bardzo ciekawe wydarzenie. Jest to coś, co warto robić, ponieważ każdy biznes opiera się na współpracy. Spotykać się trzeba wymieniać znania i doświadczenia, dyskutować. Turystyka ma szansę być jednym z wiodących elementów gospodarki Podkarpacia. Mamy potencjał, jakiego inne województwa i miejsca nie mają. Mamy naturę, mamy dobre, pyszne, ekologiczne jedzenie z Podkarpacia. Tytuł konferencji, w której uczestniczę, Future Energy Forum, wpisuje się w to nasze myślenie o przyszłości energetycznej Podkarpacia. To jest element zmiany strategii energetycznej kraju. Podstawa, fundament transformacji energetycznej. Podkarpacki Kongres Gospodarczy przede wszystkim daje szansę nam promocji ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Czyli możemy tu różnych przedsiębiorców zachęcać do inwestowania. Naszym celem jest ożywienie gospodarcze całego regionu. Taka impreza jest bardzo potrzebna. Ona nie tylko jest potrzebna nam, przedsiębiorcom, ale jest potrzebna naszym produktom po to, aby je promować, po to, aby zwracać uwagę klientom, konsumentom na to, co my robimy. Dla nas jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że tutaj zbierają się tak naprawdę śmietanka osób, producentów żywności naturalnej, żywności zdrowej. I tak naprawdę jesteśmy wśród osób, które tworzą bardzo zdrowe, bardzo pyszne, naturalne produkty. Także dla nas ogromne wyróżnienie.